tym odcinku. Miasto Naxos na wyspie Naxos. Jakie mity się tutaj rozgrywały? Co tu zjedliśmy? I jak dopłynęliśmy w burzę? Naxos to największa wyspa Cykrat. Stolica wyspy również nosi nazwę Naxos. To urocze miejsce, nieco mniej wymuskane niż wiele innych na Cykladach i dzięki temu bardziej autentyczne. Na wyspie dorastał Zeus i jego syn Dionizos. To właśnie Dionizos obtarzył wyspę żyzną ziemią, dzięki czemu rozwija się tutaj rolnictwo. Zeus urodził się na Krecie. Ale ponieważ tatuś chciał go zjeść, no i szczęśliwie udało się przemycić chłopca i uratować, przeniesiono go tutaj na wyspę Naxos i tutaj się wychowywał, tutaj dorastał w jaskini, która zresztą jest cały czas gdzieś tam w głębi wyspy. Tutaj Zeus nawiązał romans z pewną piękną śmiertelniczką, Semele. No i wszystko było fajnie, tylko żona Zeusa, Hera, była zazdrosna. No i kiedyś przyszła do Semele pod postacią zwykłej śmiertelniczki i zaczęła ją napuszczać. I mówi: ej, ty, co ty mu tak wierzysz, że on jest Bogiem? A może on kłamie? Niech ci udowodni, że jest Bogiem. No i ta głupia dała się zwieść. No i poprosiła Zeusa, żeby udowodnił, że jest Bogiem. No i wtedy zaczął rzucać pioruny. No i masz ci los. Piorun trafił Semele. No, był jeszcze jeden kłopot. Ona była w ciąży. Więc już Semele nie udało się uratować. Ale syna płód Zeus wyjął z jej ciała i zaszył sobie w udzie. No. I dzięki temu płód dojrzał tam i urodził się syn Dionizos. A ten budynek, w zasadzie ruiny tego budynku, to pozostałości po Pałacu Weneckim, którego budowa rozpoczęła się w 1207 roku, więc już ponad 800 lat temu. A co ciekawe, w tym budynku był rezerwuar wody, który miał starczyć na cały rok. But if only you could see that we are meant to be. Kiedy Tezeusz, syn króla Aten, pojechał na Kretę, żeby rozprawić się z Minotaurem, poznał Ariadnę. No i właśnie Ariadna mu pomogła, bo podała mu końcówkę nici, dzięki czemu Tezeusz się nie zgubił. No, Ariadna pokochała Tezeusza. A Tezeusz polubił Ariadnę. No i obiecał się z nią ożenić. I tutaj przypłynęli tutaj na wyspę Naxos, a tu był ten Dionizos, który już zdążył urosnąć. No i jemu też Ariadna się spodobała. Przyszedł w nocy do Tezeusza i przez sen kazał mu natychmiast odpłynąć. No i Tezeusz wstał, popłynął i zostawił Ariadnę. No
Ale nie ma tego złego, bo Ariadna wyszła za mąż za Dionizosa. Czyli cwańszy wygrał. A podobno, ja nic o tym nie wiem, ale podobno dziewczyny lubią łobuzów. No i podobno mieszkańcy rozgrabili to, co tam było, marmur, i użyli do budowy miasta. Polecamy w Naxos rodzinną tawernę Bula Matsis. Mama gotuje, syn podaje. Niestety nie chcieli wystąpić przed kamerą, ale tworzą świetny, rodzinny klimat. Jest tu piękny widok na port, pyszny, zapiekany bakłażan. Zamówiliśmy też lokalny ser i likier. A więc żeglowanie to nie tylko błękitna woda i zatoczki, ale czasem jest troszkę mocniejszy wiatr i wtedy mogą się dziać takie rzeczy, jak to, co się stało. Leżałam sobie na ławeczce, leżałam i w którymś momencie łódka zrobiła tak siu, a ja spadłam z sebra. I to się właśnie stało. Do spróbowania. To jest miejscowy likier. Tak, jakby nutkę łzą. Nutka uzo, nutka cytryny, słodkawe takie, smaczne. Właśnie coś dostaliśmy, jakiś smakołyk. Teraz się przekonamy, co to jest. Oho, dużo syropu. Chyba nasadnik. Właśnie fajne jest w tawernach greckich to, że bardzo często po obiedzie, po kolacji coś się dostaje. Przynoszą jakiś właśnie albo jakiś słodycz, albo jakiś odrobinę alkoholu. Czymś częstują. Nie sernik. Chociaż nie, troszkę. To smakuje tak jak nieudany sernik. Ale no, na pewno to jest udane, tylko taki inna tradycja kulinarna, tak? Inny. Odwiedziliśmy sklep z lokalnymi przysmakami. Serami, które można dostać tylko na tej wyspie. Graviera, Kelafotiri, Arsenico. Sklep jest blisko portu. Warto zajrzeć. Wanna be free of this heart. I feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Czekał nas powrót do Lavrio, gdzie mieliśmy się spotkać z Christosem i Teo. A pogoda niestabilna. W nocy wiało i lało. Wyruszyliśmy o 4:00, spodziewając się, że burza wkrótce się skończy. Czekało nas 14 godzin żeglugi, 75 mil. I remember that it's old. Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Godzina 4:00. W 4:00 rano. Musieliśmy wypłynąć wcześniej, bo śpieszymy się, chcemy dostać się do Lavrion przed zmrokiem. A jest 75 mil. Trochę czekaliśmy, żeby minęły burze. No ale nadal grzmi. Więc miejmy nadzieję, że tylko nie wejdą w naszą drogę. No ale gdy odpływaliśmy z portu w Naxos, akurat przestał padać deszcz. Akurat przestał wiać wiatr,
więc mieliśmy bardzo łatwe wyjście. Teraz wiatr jest w okolicach 11 węzłów, więc rozwinąłem żagiel, ale jeszcze plujemy na silniku, tak żeby uciec z burzy. No i tak płyniemy. Jest godzina chyba 6, słońce wstało. Nie widać, ale chyba wstało, bo zrobiło się jasno. Płyniemy tak z 6,5 węzła. Wiatr jest tak o 20 węzłów. Ale będzie słabo. A być może nawet będziemy płynąć chyba na silniku. No bardzo dziwne uczucie, pływanie nocą. Były po drodze jakieś światełka, więc trzeba było uważać. Mijały nas statki, to trzeba było też uważać. Trzeba pilnować, żeby nie wpaść na jakieś skałki. Wszystko jest na mapach, więc nie ma z tego większego problemu, jeśli się uważa. No. Tutaj morze, mur burzowych, żadnego lądu, więc dziwne uczucie. No to już mamy godzinę 8 chyba. Słońce widać, ale chmury burzowe cały czas przed nami, fale jakby większe. Ale wiatr cały czas z tyłu. Około 20, 22, 23 węzły. Kiedy wypływaliśmy z Naxos, pogoda była bardzo nieżyczliwa. Ale z czasem powoli przestawała się dąsać i już po południu na niebie pojawiła się tęcza. Wiatr jednak wiał porządnie cały czas. Płynęliśmy więc na żaglach. Be fearless, no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now but you're loving, loving. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.